chcielibyśmy podzielić się pozytywną informacją na temat skrzyżowania ulic Sikorskiego i Armii Krajowej, dlatego że już niedługo powstanie tutaj skrzyżowanie o ruchu okrężnym w formie ronda. Niezależnie od tego, kto chciał, a kto nie chciał tego ronda, uważaliśmy, że władze miasta i powiatu powinny się porozumieć, więc poprosiłem o zainteresowanie się tą sprawą radnych Konrada Wilczyńskiego i Macieja Sulgana, którzy oczywiście chętnie poparli tę inicjatywę, za co serdecznie dziękuję. Oni opowiedzą pokrótce o dzisiejszej uchwale Rady Powiatu. Rada Miejska już przeznaczyła środki na ten cel, tak aby w równym stopniu miasto i powiat partycypowały w kosztach, no bo to jest skrzyżowanie drogi miejskiej z drogą powiatową i też uważamy, że miasto powinno w jakimś stopniu wspierać powiat przy takich inicjatywach. Chcieliśmy właśnie przede wszystkim podziękować wszystkim radnym, bo dzisiaj jednogłośnie wszyscy radni i radne, można powiedzieć, zagłosowali za tą uchwałą. Spodziewamy się jak najszybszego tutaj działania od strony miasta, jak i powiatu na wykonanie tego zadania. No mieliśmy nawet wczoraj zdarzenie, tak? Kolejne zdarzenie, które tutaj narasta, a wiemy, że powolutku robi się półmrok, ta pogoda będzie coraz bardziej niesprzyjająca i może dochodzić do coraz częściej niestety zdarzeń tutaj czy kwestii wypadków. Budżet, jaki tutaj przewiduje, jest to miasto, jak i powiat, w wysokości 160 tysięcy tam z groszami. Jest to niski, można powiedzieć, budżet na takie rondo, które mamy przykładowo, na przykład na to majowe słynne nasze rondo, które pochłonęło bardzo dużo pieniążków, a tutaj jednak to będzie takie w ramach jak najszybszego zbudowania, jak najszybszego postępowania, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Braliśmy udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mamy ten projekt tutaj przy sobie, nawet kolega może pokazać ten wstępny projekt. Oczywiście to nie jest wersja ostateczna. Tak jak kolega Konrad wcześniej nadmienił, jest to rondo niskobudżetowe. Rzeczywiście za kwotę 160 tysięcy, tam są troszeczkę może większe pieniądze zaplanowane, bo ja widziałem 200 tysięcy kwotę tak naprawdę, ale podejrzewam, że to jeszcze na sporządzenie dokumentacji technicznej. Natomiast naprawdę jest to niskobudżetowe rondo ze względu na to, że teraz budowa przejścia dla pieszych kosztuje 100 tysięcy złotych, a czasami i ponad. Mogę tylko powiedzieć, że to nie jest jedyny projekt, który realizuje powiat razem z miastem. Dzisiaj zapadły uchwały też w sprawie ulicy Reymonta, w sprawie ulicy Oksińskiego, gdzie też będzie zrobiony chodnik, będzie wymieniona nawierzchnia. Ulica Reymonta będzie dokończona, będzie zrobiona do samego ronda, także wiele projektów udaje nam się wspólnie zrealizować i z tej współpracy można się tylko cieszyć, że jest ona tak owocna i że przynosi rezultaty. Ja również podziękuję i panu staroście, i panu prezydentowi, że w końcu się udało wspólnymi siłami, bo inaczej myślę, że będzie trudno, ale wspólnymi siłami możemy zrobić wiele dla tego miasta i powiatu. Ponieważ tu nie będzie żadnych prac ziemnych, chodzi też o to, żeby nie utracić gwarancji na rozpoczęty ten odcinek przedłużonej ulicy Sikorskiego, to tutaj powstanie to rondo z prefabrykatów pewnie z tworzywa. Więc myślę, że ta instalacja może mieć miejsce jeszcze w tym roku. Tutaj zdecydowanie łatwiej jest utworzyć rondo, bo jest znacznie więcej miejsca niż przy skrzyżowaniu z ulicą Bohaterów Września. Tamto doświadczenie właśnie uczy nas, że rondo byłoby tu korzystne również z punktu widzenia płynności ruchu. A rzeczywiście, jeżeli przedłużymy ulicę Sikorskiego dalej, a miasto już przeznaczyło środki na projekt takiej drogi do ulicy Bohaterów Września i dalej do ulicy Reymonta, to kolejna wewnętrzna taka osiedlowa mini obwodnica się stanie.